wojna trwała ponad 5 lat, ogarniając wszystkie kontynenty i pochłaniając 50 milionów istnień ludzkich. Polska poniosła proporcjonalnie największe ze wszystkich krajów straty, około 6 milionów zabitych. Rok 1939 został na stale wpisany do kalendarza jako data kolejnej powolnej i męczeńskiej śmierci Polski. Ale nie umarła, nie poddała się, dźwignęła z gruzów i ruin. Powoli zaczęto odbudowywać zniszczony pożogą wojenną kraj. Z uwagi na ogromne zniszczenia Warszawy rozważano przeniesienie stolicy do Krakowa, Łodzi lub Poznania, ale ze względów kulturalnych, historycznych oraz położenia geograficznego ostatecznie 3 lipca 1947 roku podjęto uchwałę o odbudowie zniszczonej Warszawy jako stolicy. Do miasta zaczęli powracać ludzie i ochoczo przystąpili do prac budowlanych. W chwilach wolnych śpiewali i tańczyli.